Ogląda pan telewizję? To śledzę. Jakby takim szerokim okiem oku, co się dzieje. To jest jakby mój rynek pracy. Tam jest ten strumień jakby informacji i jest ta nieustanna, szybka, gorsza czy lepsza refleksja. No właśnie, teraz jest pytanie. Powiedział pan gorszą lub lepszą refleksję. Teraz pytanie. Gorszą czy lepszą? Wie pan, nigdy nie będzie tak, że może być sama lepsza albo sama gorsza. Dlatego, że niech pan się wczuje w, na przykład ekipę pana Romanowskiego, to jak oni mają no hasło, co się zdarzyło, to natychmiast im wyskakuje grupa ludzi, których trzeba należałoby zaprosić. A potem oczywiście ci redaktorzy dzwonią. I to jest rodzaj loteria. I w związku z tym jest przypadek, że czasem udaje się świetnie zaprosić. Świetność polega na tym, że lepsi są ci, to są dalsi od bezpośredniej działalności partii na wysokich szczeblach. I to jest taka loteria. Więc jak do mnie dzwonią, to ja się pytam o czym i z kim. Jak mi to się nie podoba, to wymyślam sobie powód, dla którego ja nie mogę przyjeżdżać. Ale jest też tak, na przykład bardzo wiele ludzi na hasło, że ja mam być, to nie odmawiam, bo nie chcą ze mną się spotykać. Są nie lepsze i gorsze, gdzie naprawdę ludzie bardzo ciekawi, kompetentni, samodzielnie myślące tą rzeczywistość komentują. Chodziłoby o to, w gruncie rzeczy, żeby tych ludzi, żeby odpartyjnić, żeby procent tych zawodowych partyjnych pyskaczy i tak dalej było mniej, bo oni nic nie wnoszą w sensie informacji, wiedzy, bo oni mówią nie tylko szlangiem tym partyjnym, ale oni natychmiast agitują za swoją władzę. To po co są tak na razie zapraszani? Czasem to jest na przykład tak, żeby skompromitować partię. Również ośmieszyć, rozmawiając poważnie z durniem. To wie pan, ludzie się dokapują. Ale czy to nie jest też tak, że to jest taki news, że jeżeli Janusz Palikot przyjdzie z Górą Świni, to potem wszystkie telewizje dopuszczą, bo to jest news przecież. No i dobrze, no i chwała. Ale wtedy unika taka kompetentna dyskusja. No ale wie pan, do siebie świnia przylatuje i tam żrą na niej wszyscy, popsują i to, ale znowu się partyjnie w to bawią. Ale on zwraca na siebie uwagę, ale on poprzez tą świnię coś powiedzieć, coś chce powiedzieć i ludzie to kopują, bo przecież to nie poza tym, że Kalikot czuje, że nie jest świnią.